Analizator składu ciała Acunic BC300 Selvas Healthcare. Historia firmy Selvas Healthcare sięga roku 1993, kiedy to założono firmę Javon Medical. Javon Medical był światowym liderem na rynku urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi i analizatorów składu ciała w Korei. W październiku 2015 roku Javon Medical połączył się z HIMSS International, łącząc możliwości produkcji sprzętu i rozwoju oprogramowania. Javon Medical i HIMSS przekształciły się w Selvas Healthcare, innowacyjną, globalną firmę działającą w branży opieki zdrowotnej. Urządzenie Acunic BC300 jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jest zgodne z wymogami dyrektywy medycznej, co oznacza, że może być wykorzystywane nie tylko w gabinetach dietetycznych i klubach fitness, ale także w szpitalach, gabinetach medycznych czy też przez uczelnie do badań naukowych. Urządzenie posiada wbudowaną kolumnę, jednak jest ultra lekkie i bardzo szybko się składa. Po złożeniu urządzenie idealnie mieści się w zaprojektowanej na wymiar dołączonej do zestawu walizce. Urządzenie posiada 8 wbudowanych elektrod. 4 elektrody wbudowane są w platformę ważącą, kolejne 4 w uchwyty na dłonie. Dzięki temu urządzenie bada skład nie tylko całego ciała, ale także jego segmentów. Jest to bardzo przydatne m.in. w rehabilitacji i fizjoterapii do oceny postępów rehabilitacji. Technologia zastosowana w analizatorze jest multiczęstotliwościowa. Także ponad częstotliwość 50 kHz standardowo stosowaną w analizatorach składu ciała, producent dodał kolejne 2, 5 i 250 kHz. Dzięki temu pomiar jest bardziej dokładny i powtarzalny. Analizator jest przeznaczony dla osób w wieku od 1 do 99 roku życia, a dodatkowym atutem są siatki centylowe dla dzieci. Analizator posiada wbudowaną drukarkę termiczną, dzięki czemu bezpośrednio po pomiarze uzyskamy wynik dla klienta. Natomiast możemy również korzystać z oprogramowania dołączonego do zestawu. Wówczas otrzymujemy barwny wydruk A4 z komputera, który możemy wręczyć klientowi od razu po pomiarze bądź przesłać mailowo. Analizator bardzo szczegółowo zbada skład segmentów ciała, obszaru brzusznego. Wskaże także parametry bardzo lubiane przez klientów, jak wiek metaboliczny czy zawartość wisceralnej tkanki tłuszczowej. Dzięki temu, że w analizatorze zastosowano komunikaty głosowe w języku polskim, jest on zdecydowanie bardziej przyjazny również dla dzieci. Dokładność analizatorów składu ciała producenta Selvas Healthcare została zwalidowana w badaniach klinicznych. Została porównana z metodą DEXA, która jest uznawana za złoty standard. Producent osiągnął dokładność na poziomie 98%. Aby zachować tą dokładność, należy poinformować pacjenta, jakie są czynniki wykonywania prawidłowego pomiaru. Najlepiej, aby pacjent na badanie przyszedł na czczo i nie wpływał w żaden sposób na gospodarkę wodną organizmu. Nie powinien ani spożywać płynów przed pomiarem, ani uprawiać sportu, ani przebywać w saunie. Wszystko to może wpłynąć na zaburzenie gospodarki wodnej organizmu i wpłynąć negatywnie na wynik pomiaru. Pacjent powinien usunąć wszelką biżuterię, wyjąć telefon z kieszeni i bezwzględnie zdjąć skarpetki, ponieważ pomiar musimy zawsze wykonywać przez bose stopy. Zapraszam na pomiar. Bardzo ważne, aby zbadać dokładnie wysokość ciała pacjenta z dokładnością do 0,5 cm. Zapraszam na analizator. Bardzo ważnym jest także dokładne określenie masy ciała z dokładnością do 100 gramów.
Pacjent powinien badać się w bieliźnie, jednak jeżeli jest to niemożliwe, ważne jest, aby określić dokładnie masę ubrania, jaką ma na sobie i wprowadzić to jako pretary w analizatorze. Swoją wysokość. Wprowadź swój wiek. Wybierz płeć. Kobieta lub mężczyzna. Chwyć uchwyty elektrod i naciśnij przycisk start na uchwytach. Rozpocznij pomiar. Proszę nie poruszać się i nie mówić. Bezpośrednio po pomiarze możemy wydrukować raport termiczny, który wręczamy pacjentowi. Raport termiczny jest bardzo czytelny, także każdy klient, nawet bez specjalnej instrukcji, jest w stanie go odczytać. Na górze raportu znajduje się legenda i każdy skrót parametru jest rozwinięty w nawiasie. Przy każdym parametrze znajdują się normy, a także wynik pacjenta z przyrównaniem do legendy. Pomiar możemy dokonać również w drugi sposób, korzystając z oprogramowania dołączonego do zestawu. Wówczas dane każdego pacjenta wprowadzamy jednorazowo na komputerze. Komputer jest połączony za pomocą kabla z analizatorem, także dane transferują się z komputera do analizatora. Wówczas też dane wracają do komputera i możemy uzyskać dla pacjenta barwny raport A4. Dane z analizatora składu ciała możemy zapisać również na pendrive. Wówczas korzystamy z wejścia USB i wszystkie pomiary, które są wykonywane na analizatorze, nawet bez współpracy z komputerem, są zapisywane na tym pendrive. Dane te możemy wówczas przenieść na komputer.